Pomysł na książkę narodził się przypadkowo w domu Marii Łaś w Czarnym Dunajcu podczas spotkania z Aną Mlekodaj i Wandą Szadokuteśkową. Goście zachwalali niezwykle smaczne ciasto gospodyni. Wtedy to pani Maria przyniosła rodzinną książkę kucharską przechowywaną od przeszło 70 lat. Autorem przepisów był jej wujek, podporucznik Władysław Burtan. Marysia nagle poderwała się i mówi, ja wam coś pokażę. Pobiegła i przyniosła zeszyt. Zeszyt w kratkę, wypełniony pięknym, kaligraficznym pismem. To jest, co to jest za zeszyt? No to jest zeszyt mojego wujka, który zbierał przepisy kuchenne i myślał, nawet miał pomysł, żeby powstała z tego książka kucharska, nie tylko dla rodziny, ale także dla szerszego grona. Niestety jego pasje musiały odejść na bok, gdyż podczas II wojny światowej poszedł do wojska. W Czarnym Dunajcu została jego narzeczona, Weronika. Rodzina już nigdy więcej go nie zobaczyła. W 1940 roku został zamordowany w obozie w Kozielsku. Padł ofiarą zbrodni katyńskiej. Do dziś pani Maria przechowuje jeden list, który wuj zdążył im wysłać przed śmiercią. I mama kiedyś, to były może w latach 50., zaprowadziła mnie do szafy w pokoju i mówi, coś ci pokażę i pamiętaj, pilnuj tego skarbu. I wyjęła w swojej ślubnej torebce, miała list wujka z Kozielska. No i ja wiedziałam już, o co chodzi. Wtedy to w głowie Anny Mlekodaj narodził się pomysł książki, w której znalazłyby się przepisy podporucznika oraz listy. Listy znalezione w kieszeniach ubrań pomordowanych w Katyniu, które nigdy nie dotarły do swoich adresatek. To byli żołnierze, oficerowie polscy, których notatki zostały wydobyte z ich munduru, zidentyfikowane, podpisane imieniem i nazwiskiem. I oni tam po prostu zostawili ślad swojego życia, swojej osobowości, swojego patrzenia na to, w czym żyli, na kolegów, na problemy, na to właśnie życie, które tam ich wszystkich dopadło w tym Kozielsku strasznym. I oni mieli twarze swoje, to byli ludzie, oni się mogli spotkać. Zmyślone jest tylko to, że tych listów nigdy Władysław Burtan nie napisał. Ale gdyby je napisał, to może by były takie. Może się spotkał z tymi osobami. Te osoby, które tam są z imienia i nazwiska, to osoby odnotowane w Wielkiej Księdze Cmentarnej Katyńskiej. To są osoby konkretne, które zostawiły w ślad w swoich zapiskach, w swoich mundurach, w kieszeniach i te ślady zostały wydobyte, opracowane i w spuściźnie katyńskiej są nam dane. Tylko, że tego jest taka wielka masa, że w tym się gubi jeden człowiek. A z drugiej strony no jest to suma pojedynczych ludzi. Ludzi, którzy cierpieli, którzy tęsknili. Po przeszło 70 latach marzenie podporucznika Władysława Burtana zostało spełnione. Przepisy kulinarne jego autorstwa ujrzały światło dzienne i są dostępne dla wszystkich w książce pani Anny Mlekodaj. Książka została wydana i już przepisy z tej książki już zaczynają krążyć i zaczynają być wypróbowywane. No a przede wszystkim została przybliżona i ocalona historia. Historia, która łapie za serce i która zmusza do tego, aby zawsze pamiętać o tych bohaterach, którzy zginęli tak młodo, tak niepotrzebnie, tak tragicznie.